Dzień dobry Państwu. Nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której dyskutujemy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj. Projekt ustawy, rządowy projekt ustawy związany przy okazji wprowadzony przy okazji koronawirusa daje nowe uprawnienia operatorom. Co to znaczy dla Kowalskiego? No teraz wracając już i odnosząc się konkretnie do tego, co się w tej chwili dzieje, to musimy się cofnąć do 2018 roku, do mega ustawy i do końca 2018 roku, czyli zmiany podwyższenia po prostu norm ekspozycji, tak, społeczeństwa na promieniowanie elektromagnetyczne i zobaczyć, przyglądnąć się temu przez chwilę, jak to zostało zrobione. No więc my mieliśmy... Wcześniej, tak, mieliśmy przepisy, które z jednej strony ustalały normy ekspozycji ludności na promieniowanie i one były ustalone przepisami nie tyle Ministerstwa Zdrowia, co Ministerstwa Środowiska. I były zbudowane w taki sposób, że mieliśmy 7 V na metr lub 0,1 W na metr kwadrat, tak, jeśli chodzi o pola wysokich częstotliwości, czyli te emitowane przez stacje bazowe i urządzenia telekomunikacji bezprzewodowej. I mega ustawa uderzyła nie tyle w te normy, bo nie ruszyła norm, natomiast ruszyła bardzo wiele przepisów prawa administracyjnego związanych z prawami operatorów w procesie administracyjnym stawiania stacji bazowych. Tak? Tam zostało bardzo wiele praw operatorów wzmocnione, wręcz z tym, że jakby zobowiązane zostały instytucje publiczne typu, nie wiem, szkoły, samorządy i tak dalej, do oddawania wręcz swoich budowli i tak dalej i miejsc do dostawiania operatorom, czy dostawiania przez operatorów stacji bazowych, a także zostały dołożone prawa, które umożliwiły, tak jak w przypadku budowy dróg publicznych, czy półostrostrad i tak dalej, nawet stawianie tego na prywatnych nieruchomościach i zapłacenie ceny państwowej za te grunty, tak, czyli w bardzo dużym stopniu, innymi słowy, mega ustawa wyłączyła jakąkolwiek kontrolę nie tylko obywatelską, ale i samorządową nad tym procesem stawiania stacji bazowych. Stacje pamiętać bazowe to dla telefonii tych, którzy komórkowej. Nie wiedzą, chodzi o takie duże maszty, które. Niekoniecznie emitują. Duże, czasem to są małe na dachach, będą coraz mniejsze, co nie znaczy, że mniej szkodliwe, będą gęsto i coraz więcej. Niekoniecznie duże, ale chodzi o stawianie stacji jakby bazowych telefonii komórkowej i transmisji danych oczywiście dzisiaj, bo to jest jedno i to samo na dzisiaj w tej technologii, czyli tego, co nam na zewnątrz jakby promieniuje do naszego środowiska elektromagnetycznego i sprawia, że zarówno na naszych ogródkach, jak i w naszych domach wewnątrz, czy w blokach, czy w mieszkaniach mamy określone promieniowanie elektromagnetyczne z zewnątrz, na które nic nie możemy poradzić i nic nie możemy z tym zrobić. Tak? Oczywiście są pewne rzeczy, które możemy zrobić, ale powiedzmy sobie, że w otwartym środowisku miejskim dzisiaj w tej chwili po prostu jesteśmy na to wystawieni i jednocześnie mega ustawa odebrała nam i samorządom cały zasób jeszcze wcześniej istniejących, chociaż słabych, bo słabych, ale jeszcze istniejących możliwości kontrolowania tego i udziału społeczeństwa w kontroli tego. Tak? Także to jest jakby jeden element tej układanki, żeby teraz tego dalej nie rozwijać, bo to oczywiście gdzieś w jakimś sensie jest też w mojej ekspertyzie, ale też już było wielokrotnie dyskutowane. I teraz drugi ja jeszcze element... przepraszam, jedną rzecz tylko dodam, bo zmienił się też minister, który zarządza całą sytuacją, z ministra środowiska na ministra zdrowia. To jest ta część układanki, którą chcę właśnie teraz naświetlić, dlatego że wygląda na to, że w końcu 2019 roku
Ministerstwo Cyfryzacji, które było, że tak powiem, driverem tych wszystkich zmian i stało się twarzą operatorów, bo tak naprawdę w wcześniejszych wszystkich poczynaniach Ministerstwa Cyfryzacji jeszcze za pani minister Streżyńskiej było tak, że operatorzy wypowiadali się, operatorzy uczestniczyli w spotkaniach ze stroną społeczną między innymi. Ja miałem okazję prowadzić jedno z takich spotkań w Krakowie z operatorami. Operatorzy byli w ogóle z kim się rozmawiało. Który to w pewnym był rok? Momencie, to był 2016-17, jak te spotkania trwały, tak? To były tam pod egidą minister Streżyńskiej. Nie chcę ich tutaj pokazywać, że tam się coś dobrego działo, bo generalnie koniec tych rozmów był taki, że raczej można było odnieść wrażenie, że minister Streżyńska wysłała operatorów do rozmowy ze stroną społeczną i powiedziała, to wy tam porozmawiajcie, a potem my zrobimy, co chcemy. I w kuluarach raczej było takie stanowisko, nic nie uzyskaliśmy. Natomiast no, przynajmniej rozmowy były, tak? Także i przynajmniej operatorzy byli jakąś twarzą do tych rozmów, czyli można było po prostu z nimi wymieniać zdania. Okazało się też, że nie wszyscy operatorzy są tacy sami. Co ciekawe, jedynym operatorem, który nigdy do tego nie przystąpił, był Play, tak? Który nigdy w rozmowach ze stroną społeczną nie uczestniczył, zawsze tylko przez prawników rozmawia i zawsze z pozycji siły. Inni operatorzy natomiast przynajmniej do tych rozmów przystąpili. Tak? I wtedy sytuacja jakby w tych rozmowach, jeśli ktoś wtedy był w ogóle w cały ten proces włączony i jakoś w nim uczestniczył, była taka, że operatorzy mieli jakieś zdanie, byli jakąś twarzą i tak dalej. Oprócz tego było ministerstwo, które próbowało zbudować jakiś konsensus pomiędzy operatorami a stroną społeczną. Coś, przynajmniej jakiś proces rozmów czy jakichś negocjacji, no mówię, no nie był specjalnie owocny, ale przynajmniej się toczył, tak? Co jakby mogło wpływać na zmianę stanowisk czy innych rzeczy. Później w 2019 roku od czasu zmian w szkole 2018, już nie pamiętam w którym roku pani minister Streżyńska opuściła swój urząd i dokonały się zmiany. Później już to, co mieliśmy, to była zupełnie inny wymiar tego, tak? To znaczy nagle operatorzy się schowali, a twarzą operatorów zaczęło być Ministerstwo Cyfryzacji. I do dzisiaj tak jest, że operatorzy w ogóle nie wypowiadają się w żadnych kwestiach z tym związanych. Twarzą operatorów w całej dyskusji ze społeczeństwem jest Ministerstwo Cyfryzacji, czyli twarzą jakby czterech firm prywatnych, tak? W większości podmiotów zagranicznych z wyłączeniem Plusa, który jest własnością pana Solosza w dużej większości i jest polski. Mamy czterech operatorów, którzy po prostu w tej chwili są tak naprawdę ich reprezentantem w sferze dyskusji, w całej sferze społecznej jest rząd, jest Ministerstwo Cyfryzacji. I od tego czasu tylko Ministerstwo Cyfryzacji się wypowiada, pisze Białą Księgę, opowiada różne rzeczy społeczeństwu i przekonuje, jak i również występuje w Sejmie i tak dalej, cały czas jakby w imię interesów operatorów. No, gdzieś tam się z boku włącza jeszcze oczywiście Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, która od wielu lat, już od 10 lat oczywiście lobbuje na rzecz operatorów. Zresztą jeżeli ktoś się przyjrzy, kto jest w składzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, to połowa to są operatorzy, a druga połowa to są firmy telekomunikacyjne, czy IT i telekomunikacyjne, które korzystają na rozwoju telekomunikacji, więc no jakby stanowisko tak zwanej Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ma tyle wspólnego z obywatelami, co biznes telekomunikacyjny ma. Czy także to tutaj spytam, nie miejmy złudzeń. Jasne, to spytam, czy korporacje telekomunikacyjne zmieniły agencję PR-ową, że zmieniły strategię i taktykę wizerunkową? Ja myślę, że to jest pewnego rodzaju, to tak jak wygląda, że to jest pewnego rodzaju po prostu konieczność biznesowa w tej chwili, bo jeżeli spojrzymy na to, co się dzisiaj dzieje w Sejmie przy okazji koronawirusa i zauważymy, że koronawirus jest okazją na to, żeby pewne rzeczy niezałatwione do tej pory załatwić, i spojrzymy na to, co się rozpoczęło w marcu, bo w marcu rozpoczęły się aukcje częstotliwości 5G. Na razie z pasma 3,4 3,8 GHz. I idea jest taka, że operatorzy wpłacą ogromne bądź co bądź pieniądze do kasy państwa za te częstotliwości. I nagle
To był sam początek marca, czyli jeszcze koronawirus nie funkcjonował jakby w przestrzeni społecznej, przynajmniej w Polsce, jako coś w charakterze zagrożenia. I nagle zaczyna się epidemia koronawirusa i w tym momencie idea pod tytułem pieniądze do budżetu państwa od operatorów zaczyna się chwiać. Chwiać jak? Z jednej strony te pieniądze są coraz bardziej potrzebne, no wiadomo dlaczego, bo mamy niezwykłą sytuację i wiadomo, że wydatki budżetu będą musiały być ogromne, tak, żebyśmy chociażby to przetrwali, już nie mówiąc o tym, żebyśmy przetrwali w dobrym stanie. A z drugiej strony operatorzy, patrząc na taką sytuację, tak, myślą sobie, a dlaczego mamy tak dużo płacić, skoro wszystko jest nieprzewidywalne i wszystko się wali. Tak? To dlaczego mamy wpłacić teraz tak duże pieniądze za te licencje do nadawania, skoro ludzie stracą pieniądze, a przecież uwaga, operatorzy to są podmioty komercyjne, one muszą na tym zarobić. Żeby zarobić na 5G, czy na rozwoju w ogóle sieci bezprzewodowych, to oznacza, że my wybudujemy stacje bazowe, zbudujemy sieci, ale ktoś nam za to zapłaci, czyli klienci będą musieli wydać pieniądze raz na nowe urządzenia, które w tych standardzie są w stanie się komunikować, czyli kupić nowe telefony, bo te, które są do tej pory, nie pozwalają. Dwa, wykupić abonamenty i w tych dwóch strumieniach pieniędzy pokryć z zyskiem nasze wydatki inwestycyjne. I oczywiście my możemy poczekać trochę na to, bo mamy dużo pieniędzy jako operatorzy, ale ostatecznie po jakimś paru latach per saldo musimy na tym zarobić, bo to jest biznes, prawda? Tak. W związku z czym teraz się nagle ta układanka przestaje składać, bo ludzie nie będą mieli pieniędzy, mamy koronawirusa, tak, mamy recesję, która jest planowana taka lub inna, większa lub mniejsza, raczej większa. Więc pytanie, czy ludzie kupią tyle nowych telefonów 5G, czy będą zainteresowani kupowaniem nowych abonamentów, tak, i wydawaniem na to pieniędzy, skoro tych pieniędzy będzie brakować, nawet na bardziej podstawowe dobra. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Kolejna sytuacja. W 2019 roku przy dyskusjach z mega ustawą podstawowym koronnym argumentem pani Wandy Buk i całego Ministerstwa Cyfryzacji było, że musimy iść w 5G, bo dotychczasowa sieć się zapycha. Prawda? Było to tyle razy komunikowane, że właściwie już do użygu. I dzisiaj mamy sytuację, gdzie ruch w sieci jest diametralnie większy od tego, co było jeszcze przed epidemią, bo siedzimy w domach i wszyscy komunikujemy się elektronicznie i zapchało się? No nie. I okazuje się, że się jakoś wyrabiamy, tak? W związku z czym, ale już Ministerstwo Cyfryzacji w dzisiejszych rzeczach w Sejmie twierdzi, że musi dostać specjalne uprawnienia do wchodzenia do budynków z policją, żeby naprawiać ich nadajniki, bo jak się tylko niestety zepsują, to nam zawali się komunikacja w dobie koronawirusa, więc do tego nie można doprowadzić, więc zrezygnujmy ze swobód obywatelskich i wszystkiego innego i dajmy im specjalne uprawnienia do tego, żeby mogli naprawiać, a już nie tylko naprawiać, tylko i rozbudowywać i budować nowe. Mobilne, przenośne, na dachach, bez żadnej kontroli, bez oddziaływania na środowisko i tak dalej. I to jest kolejna rzecz, żeby coś ugrać. Dlaczego? No i tutaj jest cała kwintesencja sprawy. Wracając do 2019 roku, to co się udało Ministerstwu Cyfryzacji jakby w rządzie przepchnąć, to zmianę przepisów dotyczących norm ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne i zostały one zmienione przez Ministerstwo Zdrowia. Okej? I to, co dzisiaj pani Wanda Buk mówi, to jest prawdą, tylko to jest w tym sensie, że istniejemy w dwóch rzeczywistościach, przepisów Ministerstwa Środowiska i przepisów Ministerstwa Zdrowia. I ona mówi o tym, że teraz w związku z tym te specjalne teraz uprawnienia, które operatorzy mają zyskać i tak dalej, to są związane z tym, żeby tą sytuację uporządkować. Tylko pytanie jest, kto nabałaganił? Ano, my mieliśmy przepisy, które dotyczyły, i do tej pory mamy, bo one nie zostały zmienione, które dotyczą tak zwanego stawiania stacji bazowych i
pierwszym elementem w stawianiu stacji bazowych jest tak zwana zgoda lokalizacyjna, tak? Czyli innymi słowy wystąpienie operatora o lokalizację inwestycji celu publicznego. Tak? I to jest o inwestycji. I tam musi być załączona tak zwana kwalifikacja przedsięwzięcia do tego w formie uproszczonej od 2010 roku, przed 2010 rokiem. Przy okazji, żeby też wszyscy wiedzieli, w 2010 roku pierwsza ustawa, która zniosła konieczność raportu oddziaływania na środowisko, czyli pełnej analizy oddziaływania inwestycji na środowisko dla operatorów, została przyjęta za rządów PiS-u i podpisana przez Jarosława Kaczyńskiego w 2010 roku. Tak? To był pierwszy ukłon w stronę operatorów, który umożliwił im robienie stacji bazowych, znaczy stawianie stacji bazowych na tak zwane zgłoszenie, które zawiera tak zwaną kwalifikację przedsięwzięcia pod kątem oddziaływania na środowisko, które leżą w urzędach całego naszego państwa do wglądu, bo są w ramach dostępu publicznego do informacji, które mogę powiedzieć, po analizie co najmniej kilkuset z nich na przestrzeni lat, że jakieś 98% ich jest wadliwe i zaniża oddziaływanie tych stacji i że od momentu, kiedy nie trzeba było analizy pełnej środowiskowej dla konkretnych przedsięwzięć, czyli poniżej pewnej gradacji, która w przepisach Ministerstwa Środowiska się pojawiła, czyli że tam jest powiedziane, że jeśli stacja bazowa ma moc, tak zwaną równoważną moc promieniowania izotropowo poniżej danej wartości i znajduje się w odległości takiej i takiej od zabudowań, to w tym momencie nie oddziaływuje znacząco, albo nie oddziaływuje potencjalnie znacząco na środowisko i można ją zrobić na tak zwane zgłoszenie. W tym momencie się okazało, że 100% wszystkich stacji bazowych w Polsce jest właśnie w tej kategorii. Czyli nie wymaga pełnego oddziaływania. Czyli wszystkie stacje budowane w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat okazały się nie wymagać decyzji środowiskowej, tylko być budowane na zgłoszenie. Oczywiście to tak zwana reverse engineering, inżynieria odwrotna, jeżeli mamy dostać w wyniku, że instalacja nie oddziaływuje znacząco na środowisko, no to tak dostaniemy. Tak? I teraz ten raport dostawał samorząd. Samorząd nie miał zielonego pojęcia, jak to ocenić kompetencyjnie, a jednocześnie był najczęściej karami straszony ze strony operatora, że jeśli nie rozpatrzą wniosku w terminie, to natychmiast do samorządowego kolegium odwoławczego będą kary zgłoszone. Samorządowe kolegia nakładały kary. Samorządy nie wiedziały, jak sobie z tym radzić, no bo jak miały zatrudnić specjalistę do oceny tego wniosku, to musiały zapłacić, to mówiły, że nie mają pieniędzy. Więc mamy sytuację taką, która zresztą była opisywana i przez pana Zbyszka Gelzoka i tak dalej, wiele osób, ja też uczestniczyłem w wielu tego typu sprawach, sytuację taką, że właściwie mieliśmy farsę, tak, której wszystkie raporty, które leżą w kraju, w samorządach, historycznie przez 10 lat są złożone źle, nie pokazują pełnego oddziaływania stacji, ale były klepnięte i na tej podstawie wydawano potem zgody na budowę i budowę stacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to wszystko, co regulowało te przepisy, było w sferze ustaw Ministerstwa Środowiska, które po dziś dzień nie są zmienione. I uwaga, przepisy, które mówiły o kwalifikacji przedsięwzięcia pod kątem oddziaływania na środowisko odnośnie stacji bazowych, miały wpisane wartości mocy promieniowania i wpisane odległości na podstawie naszych poprzednich norm promieniowania. To było pewne przybliżenie, tak, tej sytuacji, bardzo zresztą nieadekwatne i tak dalej, ale no pewne przybliżenie tej stacji. I teraz te przepisy nie zostały zmienione do tej pory, one nadal obowiązują, a jednocześnie normy zostały przez Ministerstwo Zdrowia podniesione. Okay? I to jest to, co pani Wanda Buk nazywa sytuacją, że istotujemy, że pewnej schizofrenii prawnej, tak, czy że funkcjonujemy w dwóch jakby wymiarach prawnych. Tylko to zostało spowodowane przez działania Ministerstwa Cyfryzacji, które widocznie miało wpływ na Ministerstwo Zdrowia wystarczająco duży, żeby tam przepchnąć nowe normy ekspozycji na promieniowanie, ale nie miało wystarczającego przełożenia na Ministerstwo Środowiska, żeby dostosować w
wszystkie przepisy prawa administracyjnego związanego z budową stacji bazowych do tych nowych norm. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na www.instytutsprawobywatelskich.pl.